Kochani, nie wiem, co chciałabym wam dzisiaj powiedzieć. Cieszę się, że nie uwierzyliście w to, co usiłowano nam wmówić przez tyle miesięcy. To, co zrobiono z moim mężem, chyba wiecie, że to po prostu kłamstwa. To nieprawda. I dzięki takim ludziom jak wy, ja po prostu jeszcze jakoś to wytrzymuję. I mam siły, aby spotykać się z wami. I mam nadzieję, że nie tylko prawda, ale i Prawo i Sprawiedliwość zwycięży i będzie normalnie w naszej ojczyźnie. Kochani, chciałam wam tutaj powiedzieć, że mój mąż był niezwykle szanowanym żołnierzem, oficerem Wojska Polskiego w całych normalnych siłach powietrznych. W strukturach NATO szczególnie szanowano go, podziwiano, uczono się od niego. I nie rozumiem, dlaczego polskie media po prostu manipulują, kłamią, oszukują polskie społeczeństwo i przedstawiają go w świetle zupełnie innym niż takim, jakim był. Nikt na Zachodzie, nikt z generałów natowskich nie dziwi się, że podczas tego lotu, jeżeli został poproszony przez kogoś, a najprawdopodobniej być może to szef sztabu generalnego, pod którego mąż podlegał, poprosił, żeby wszedł do kokpitu i zorientował się, jaka jest sytuacja. Miał takie prawo, nie zabraniały tego przepisy. Po prostu był do końca ze swoimi żołnierzami i jeżeli prawdą te stenogramy, jeżeli one są prawdziwe, bo ja już do końca nie wiem w końcu, co tak naprawdę stało się pod tym Smoleńskiem, to mógł pomóc, jeżeli w ogóle była taka możliwość, bo nie wiemy tak naprawdę, co się tam stało tego dnia. I nie rozumiem, dlaczego właściwie mój mąż został rzucony tak na pożarcie, dlaczego nikt nie stanął w obronie jego honoru, jego godności, gdzie rosyjski mag pod przewodnictwem generał Tatiany Anodiny przy pomocy firmy PR-owskiej ośmieszył go w oczach całego świata i dlaczego ja po prostu zostałam sama w naszej ojczyźnie. Dlaczego polskie władze nie wspierały mnie w tej obronie? Także wszystko zawdzięczam jedynej partii, a przecież to był żołnierz właściwie w naszej ojczyźnie i wszystkie partie powinny go bronić. No cóż, chciałam jeszcze powiedzieć, że bardzo dziękuję za wszelkie takie przejawy zrozumienia, wsparcia. Za wszystko bardzo państwu dziękuję. Dziękować za takie ciepłe przyjęcie, takie zrozumienie i mądrość moich rodaków jest mi bardzo potrzebna, jest moją siłą. Wierzę, że 9 października wspólnymi siłami zwyciężymy i znowu Polska będzie Polską. Wierzę, że wtedy szybciej poznamy przyczyny, prawdziwe przyczyny tej strasznej katastrofy. I wierzę również, że nowa władza zwróci honor mojemu mężowi, honor i jego po prostu godność. Wszystkiego dobrego życzę państwu, niech dobry Bóg wam błogosławi.